Cześć, nazywam się Miłosz Konarski, jestem kompozytorem, aranżerem, producentem muzycznym i dzisiaj opowiem wam, jak powstaje muzyka od tej strony takiej bardziej technicznej. Słuchajcie, żyjemy w bardzo ciekawych czasach, bo jeszcze nigdy tworzenie muzyki, jej nagrywanie, utrwalanie nie było tak proste, nie było tak mało czasochłonne i przede wszystkim nie było tak tanie. Żyjemy w czasach, kiedy każdy z nas jest w stanie. Stosunkowo małymi kosztami yy, zorganizować sobie nawet u siebie w pokoju jakieś mini domowe studio nagrań i utrwalać swoje pomysły muzyczne. 90% płyt, które dzisiaj słuchacie, a tak naprawdę, naprawdę zdecydowana, zdecydowana większość, powstaje przy użyciu komputerów. I yy, Ja nie mówię tutaj tylko o to, że żywe instrumenty yy, się rejestruje w studiach nagraniowych właśnie za pomocą komputera, ale też bardzo duże jest użycie instrumentów wirtualnych. Tak więc dzisiaj po pierwsze chciałbym wam mniej więcej opowiedzieć jak wygląda praca w studio ze zwykłymi, żywymi, prawdziwymi instrumentami, z prawdziwymi muzykami. Po drugie, jak wygląda praca na wirtualnych instrumentach, a po trzecie jak wy możecie Nagrać muzykę, korzystając z domowych sposobów, z darmowego oprogramowania, I jak swoje pomysły i idee muzyczne, możecie szkicować i już tak naprawdę produkować w bardzo fajny i bardzo profesjonalny sposób. Zapraszam. Zacznijmy więc może od pracy w studiu nagraniowym. Kiedy macie zespół? Czy jesteście solistą i chcecie nagrać jakiś z Wasz utwór w studio? Jak to wygląda? Studiów muzycznych jest sporo. Są studia mniejsze, tak jak to, w którym się w tym momencie znajdujemy. Są studia większe. Są studia, które specjalizują się w poszczególnych gatunkach muzycznych czy typach. Na przykład są studia, które nagrywają tylko lektorów filmowych. Są studia, które zajmują się tylko udźwiękawianiem filmu. Są studia, które tylko dubbingują albo tylko skupiają się na nagrywaniu na przykład wokalistów. Ale są też oczywiście studia, które obsługują całe zespoły, a nawet studia, które są na tyle duże, że jest w stanie się tam pomieścić cała na przykład orkiestra symfoniczna i jeszcze chór. Więc przede wszystkim musimy znaleźć studio, które odpowiada naszym wymaganiom, które jest dla nas tak naprawdę zupełnie wystarczające, bo oczywiście z wielkością studia, z ilością sprzętu, który tam znajdziemy, idzie też cena, którą za to studio, za godzinę, musimy zapłacić. W studiu osobą taką, powiedzmy, Rządzącą w studiu w trakcie sesji nagraniowej jest realizator nagrań. E, taka osoba z jednej strony siedzi przed konsolą e, i ustawia wszystko, pilnuje, żeby wszystkie parametry techniczne dźwięku się zgadzały, czyli zarówno brzmienie, e, jak i żeby dźwięk nie był przesterowany, żeby poziomy, żeby mikrofony były dobrze ustawione, e, a jednocześnie też kieruje całym nagraniem, dodając też oczywiście ze swojej strony jakieś uwagi artystyczne. Bo oczywiście, kiedy zespół wchodzi do studia, nie jest w stanie w trakcie grania być stuprocentowo przekonany, czy to, co zagraliśmy, jest na tyle dobre. Bo ludzie, muzycy, skupiają się wtedy na czym innym na wykonywaniu, na graniu, a osoba siedząca właśnie za konsolą ona po to jest, żeby patrzeć na to chłodnym okiem i mówić: Słuchajcie, to jeszcze musimy powtórzyć, ale to już wyszło dobrze, mamy to, idziemy do przodu. Tak więc to był pierwszy sposób tworzenie muzyki na żywo. Spotyka się zespół, i już niezależnie od tego, czy zespół nagrywają wszyscy muzycy naraz, czy uwaga, bo też jest taka opcja: każdy z muzyków po kolei. Czyli, na przykład, najpierw bierzemy perkusistę, perkusista nagrywa swoją partię. Potem do tego perkusista idzie do domu, przychodzi załóżmy klawiszowiec i klawiszowiec nagrywa swoją partię, a potem przychodzi gitarzysta, a na koniec na przykład wokalista. Tak też można pracować, też jest taki tryb pracy. No ale poza tym, poza tą muzyką tworzoną na żywych instrumentach z żywymi ludźmi, jest też gigantyczna przestrzeń muzyki tworzonej muzyki z komputera. To brzmi dość pejoratywnie, ale chodzi o to, że w tym momencie większość instrumentów, jakie mamy, z jakich korzystamy, została zemulowana do postaci instrumentów opartych o technologię VST, o technologię MIDI sterowanych za pomocą e, najczęściej klawiatury MIDI. E, I to nie tylko chodzi mi o syntezatory, które doskonale już powiedzmy, oswoiliśmy się, że e, są one w postaci wirtualnej, tak? E, nie tylko mówię tutaj o emulacji jakichś brzmień e, na przykład różnych rodzajów fortepianu. Ale też, na przykład, mówię tutaj o emulacji dźwięków typowo akustycznych, czyli na przykład za pomocą takiej klawiatury sterującej, którą tutaj, na przykład, mam i odpowiedniego oczywiście oprogramowania, jestem w stanie tak naprawdę stworzyć utwór orkiestrowy. Na całą orkiestrę jestem w stanie wykonać partię violą, czyli skrzypiec, kontrabasów. I wszelkich innych instrumentów wdętych w tym momencie instrumenty wirtualne są na tak wysokim poziomie, tak bardzo są zbliżone do tych instrumentów realnych, że dla niewyrobionego ucha, a nawet dla wyrobionego czasami yy, praktycznie niemożliwe jest po wysłuchaniu utworu powiedzenie, czy grali to muzycy, czy grała to bardzo dobrze zaprogramowana orkiestra instrumentów wirtualnych. Tak, zaprogramowana, ponieważ tutaj mówimy już stricte o programowaniu danych ścieżek. Z jednej strony oczywiście trzeba daną muzykę skomponować, trzeba wymyśleć, co będą grały skrzypce, co będą grały altówki, ale następnie dochodzimy, kiedy już te wszystkie partie wgramy, dochodzimy do takiego etapu, że poszczególne rzeczy musimy po prostu programować. Przypisywać im konkretne parametry, żeby brzmiały jak najbardziej zbliżenie do żywych instrumentów. Bardzo często zdarzają się też kombinacje, kiedy w utworze nagranym przez zespół używa się instrumentów wirtualnych, aby wykorzystać większe spektrum barwowe, coś dobarwić, jakiś syntezator. Dość rzadko zdarza się, żeby dany instrument był. Dość rzadko zdarza się, żeby dany utwór był stricte instrumentalny, czy też stricte wirtualny. Najczęściej najlepiej brzmiące utwory, to jest delikatny blend tych dwóch e, sytuacji. I to już zależy od kompozytora, od aranżera, co on sobie zaplanuje. Bo moi drodzy, musimy wiedzieć, że rola kompozytora e, bardzo się zmieniła na przestrzeni czasu. I to, co my mamy takie już po wielu, wielu latach troszkę w głowie zapisane, że kompozytor to jest osoba, która siedzi z papierem nutowym i pisze nutki, to już jest zupełnie nieaktualne. Po pierwsze, oczywiście istnieją specjalne programy ułatwiające kompozytorom notacje. Tak naprawdę w tym momencie nuty partytury również powstają w komputerze. Ale, co jest najważniejsze, zmieniła się przede wszystkim funkcja kompozytora. W tym momencie od nas, jako finalnego produktu, nie oczekuje się gotowych nut, partytury, tak jak było kiedyś. Jeżeli ktoś przychodził do Mozarta, zamówić u niego symfonię, powiedzmy, oczekiwał, że jako produkt finalny dostanie e, nuty i może jak już się tak, do, jak się tak dogadali, no to Mozart też tym na przykład zadruguje, poprowadzi. Tak? W tym momencie 99% pracy kompozytora sprowadza się do tego, że od niego nie oczekuje się nut, tylko od niego oczekuje się gotowego utworu. Eee, czyli kompozytor nie tylko musi znać się na wymyślaniu, komponowaniu, pisaniu muzyki, ale musi tą muzykę także umieć potem nagrać. Jeżeli jest mniejszy budżet, to na instrumentach wirtualnych, jeżeli jest większy, to musi zatrudnić muzyków, poprowadzić ich, zarejestrować całą sesję, następnie, takie nagranie, co się dzieje z muzyką po nagraniu. Taka muzyka trafia do całego długiego procesu obróbki do postprodukcji, na którą się składa miks, czyli ustalenie wzajemnych proporcji poziomów, poszczególnych ścieżek, yy, nadanie im yy, na przykład pogłosów, czy różnych innych efektów, które stanowią o ich brzmieniu. Oraz jeszcze później mastering, czyli przystosowanie danego utworu, danej ścieżki do słuchania na, żeby słuchana na wszystkich możliwych sprzętach, we wszystkich możliwych warunkach brzmiała tak samo. I w tym momencie tego się wyda, wymaga od kompozytora, dlatego kompozytorzy najczęściej przy swojej Stacji, do pracy, bo to co tutaj widzicie, to nie jest stricte stanowisko studyjne. Przy stanowisku studyjnym mamy na przykład wielki mixer z suwakami i tak dalej. Ja tutaj mam klawiaturę i tutaj za sobą też mam klawiaturę, ponieważ ja przede wszystkim to jest stanowisko pracy kompozytora. Dla mnie priorytetem jest komponowanie muzyki właśnie za pomocą najczęściej instrumentów wirtualnych, a dopiero potem nagrywanie do tego. Partii solowych. Pora na trzecią część naszej dzisiejszej rozmowy, czyli na to, jak wy możecie bardzo prostymi sposobami, bardzo prostymi środkami sami tworzyć muzykę. Wiecie już doskonale, że muzykę można tworzyć za pomocą komputera, ale sygnał, który trafia z mikrofonu po kablu, jest to sygnał analogowy, niezrozumiały dla komputera. I trzeba go jakoś przetworzyć na format cyfrowy. I tutaj yy, pierwszą rzeczą, która niezbędna jest do takiego samodzielnego tworzenia muzyki, jest choćby takie urządzonko, choć może być jeszcze mniejsze, a może być też większe, takie jak tutaj, zajmujące całą tą przestrzeń: karta muzyczna, interfejs audio. Yy, dwa wejścia, w które możemy wpiąć nasz sygnał analogowy, czyli na przykład nasz mikrofon, czyli na przykład naszą gitarę elektryczną albo elektroakustyczną, czyli na przykład możemy tutaj podpiąć swój klawisz odpowiednimi kablami. Z drugiej strony przez wejście USB podpinamy nasz komputer i w taki sposób jesteśmy w stanie skomunikować, nasz komputer słyszy to co jest nagrywane. I taki sprzęt nie jest drogi, bo on kosztuje w granicach, nie chcę teraz zmyślać, ale w okolicach pewnie 300-400 zł, już spokojnie, coś naprawdę dobrej, wystarczającej jakości można kupić. I tak naprawdę, jeżeli załóżmy, jesteście gitarzystą, macie tą gitarę elektryczną, macie laptopa. No, bo czy jakiś inny komputer, bo w tym momencie, no, nioszkują się praktycznie każdy ma. To dokupujecie sobie y, taki sprzęt za, mówię, okolice paruset złotych y, i w zasadzie możecie nagrywać. Dlaczego możecie nagrywać? Dlatego możecie nagrywać, że y, na przykład akurat do tego konkretnego urządzenia, czyli do y, interfejsu Presonusa. Dodawany jest za darmo program do rejestracji dźwięku. Program do rejestracji dźwięku, to tak brzmi dość niezgrabnie. W naszej branży mówi się o tym, to jest program DAW, czyli Digital Audio Workstation. Słowem taka stacja robocza do właśnie cyfrowej rejestracji dźwięku. I praktycznie macie wszystko, żeby wasze pomysły na utwory, wasze pomysły na piosenki. Przerzucać na. E, zapisywać, po prostu zapisywać dla siebie na przyszłość i też już tworzyć z tego jakieś pierwsze produkcje. Ale to nie tylko, oczywiście, jest taki wybór, ponieważ, mając na przykład komputera e, firmy Apple, e, bardzo polecam wszystkim do uwagi program GarageBand. Program GarageBand jest to program darmowy, który przychodzi. Jakby powiedzmy w zestawie tych programów yy, makowskich, aplowskich yy, systemowych. Bardzo polecam się w niego zagłębić, ponieważ jest to w zasadzie taka troszkę wersja demo programu, na którym ja i całe moje studio i wszyscy, którzy ze mną współpracują, pracują, czyli Logic. Yy, Logic jest to właśnie program, który jest. Szczególnie skierowany do kompozytorów, do osób pracujących na instrumentach wirtualnych. Oczywiście też obsługuje pełne nagrania i wszystko. I ja na przykład osobiście też zaczynałem od Garażbenda, ponieważ tam jest to wszystko na tyle jasne, na tyle klarowne, że nawet osoba nie wiedząca do końca, jak to ogarnąć, spokojnie sobie poradzi. A jeżeli sobie nie poradzi, tutoriale na YouTubie i tam się naprawdę można dowiedzieć wszystkiego. Wiedza w tym momencie co do nagrywania, co do tego wszystkiego jest w zasięgu ręki. Wystarczy tylko wiedzieć, co wpisać w wyszukiwanie na YouTube. Ale co zrobić, jak nie mamy komputera? I powiedzmy, nie mamy budżetu na komputer. No to może masz tablet. Trzeba sobie zdawać sprawę, że w tym momencie mu tworzenie muzyki na tablecie yy, też jest bardzo łatwe. A może jeszcze na dodatek, nie tyle, że masz tablet, tyle, że w zaciszu swoim domowym chcesz stworzyć yy, utwór, ale nie jesteś gitarzystą, nie jesteś pianistą, nie jesteś wokalistą. Nie potrzebujesz de facto podpinać się przez to urządzenie, żeby cokolwiek nagrywać fizycznie, bo ty chciałbyś pracować tylko na instrumentach wirtualnych, albo jeszcze powiedzmy więcej. Interesuje Cię muzyka elektroniczna. Albo na przykład jesteś raperem i sam chciałbyś tworzyć swoje podkłady, korzystając z sampli, sam chciałbyś tworzyć bity. Czy jest jakiś program do tego? Oczywiście, że jest. I znowu nawiążę tutaj do, do y, urządzeń marki Apple, ponieważ oni skupiają się na tym, że wraz z ich urządzeniami, które nie oszukujmy się, są droższe, ale przychodzi również pakiet programów których nigdzie indziej tak naprawdę ani w standardzie, ani w porównywalnej jakości nie jesteśmy w stanie zdobyć. I mając na przykład iPada, mamy wersję GarageBand właśnie specjalny dla iPada. Jeżeli jesteście ee, bardziej w muzykę elektroniczną, jeżeli chcecie poćwiczyć swoje powiedzmy DJ-skie skile, jeżeli chcecie sami stworzyć sobie beat, do swojego rapu, no to nie ma nic łatwiejszego, nie ma nic prostszego, niż iPad i GarageBand, który ma w sobie wbudowaną mm, gigantyczną bibliotekę dźwięków, bibliotekę sampli, z których możecie legalnie korzystać, które możecie legalnie wykorzystywać. Ma ze sobą specjalne sekwencery i programy, i jakby nakładki, które się specjalizują właśnie tylko w graniu muzyki elektronicznej na żywo. I jest to niesamowicie intuicyjne, niesamowicie proste. Moi drodzy, zmierzamy już do końca. Mam nadzieję, że to moje mówienie dzisiaj troszkę przybliżyło wam temat tego, jak powstaje muzyka, jak za pomocą komputera czy za pomocą tabletu. Jak sami jesteście, jeżeli jesteście zainteresowani tematem, jak sami jesteście w stanie e, to stworzyć, jak sami jesteście w stanie popracować. I mówię, wcale nie trzeba przychodzić do studia i inwestować wielu pieniędzy w nagranie ze swoim zespołem, choć oczywiście ja Was serdecznie zapraszam i nie oszukujmy się, jest jakaś pewna jakość w trakcie nagrania w studiu, której nie osiągniemy e, w domu. Ale. Jeżeli jest, interesuje Was muzyka elektroniczna, czy jeżeli bardziej chodzi o to, żeby zapisać sobie jakiś pomysł, szkic w głowie, yy, nagrać sobie jakiś fragment piosenki, która Wam się podobała, którą wymyśliliście i chcecie ją zachować na później, spokojnie, możecie to zrobić u siebie w domu, spokojnie możecie tak podziałać. A nawet są przykłady piosenek, są przykłady utworów, które my znamy. Z radio, który my znamy z telewizji, który my znamy z filmów, które powstały właśnie w zupełnie domowy sposób, bez udziału wielkich studiów nagraniowych, po prostu domowymi sposobami. I tego Wam życzę, żeby piosenka, żeby utwór, który stworzycie, może zainspirowani przez to, o czym dzisiaj opowiadałem, żeby kiedyś znalazła się na listach przebojów. Pozdrawiam Was, powodzenia. Na razie.